Cześć, witam wszystkich miłośników, sympatyków, ale oczywiście również zawodników Władek Team, ponieważ w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o ciuchach Władek Team, jak je uzyskać, gdzie je kupić, ile to wszystko kosztuje. Także wszystkich miłośników, sympatyków i zawodników zapraszam na film. Moi kochani, nie pomyliłem się. Nawet osoba, która no nie jest w naszym klubie, nie jest zawodnikiem Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego, a chce utożsamiać się jakoś z naszym klubem, po prostu no czuje, że to wędkarstwo morskie jest ok, no i chce nosić nasze barwy, nie ma najmniejszego problemu, żeby zakupiła sobie nasze ciuchy. Ponieważ mam teraz na sobie czapeczkę naszą władkową oraz koszulkę, na sam początek omówimy właśnie koszulkę i czapeczkę. Jeżeli chodzi o czapeczkę z daszkiem, to tutaj będzie największy problem. Bierze się to z tego, ponieważ no, ciężko wyprodukować jedną czapeczkę, dlatego zamawiamy ich trochę więcej i są one w zasadzie do dyspozycji dla wszystkich zawodników naszego Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego. No ale jeżeli ty koniecznie byś chciał taką czapeczkę, zgłoś się do mnie, coś wymyślimy. Drugim najczęściej kupowanym elementem garderoby u nas w klubie są koszulki polo. Tak wyglądały kiedyś, były to koszulki produkowane przez firmę Flute of the Loom. Z przodu mieliśmy haftę Władek Team, z tyłu taki plastikowy nadruk. No i właśnie ten plastikowy nadruk nie był najlepszy, ponieważ no, bardzo mocno się nam pociły plecy. Te nowe ciuchy, które wam za chwilę pokażę, wszystko jest z nowoczesnych materiałów. Są to materiały typowo używane do ciuchów dla sportowców. No jednym to się może nie podobać, no bo jednak bawełna, no to wiecie, jesteśmy do tego przyczajeni, naturalne. No ale te ciuchy są robione na wzór wszystkich ciuchów dekatlonowych. To są bardzo nowoczesne przędze i ja na przykład jestem w tej koszulce dzisiaj cały dzień, może tego nie widać, ale jest około 25 stopni, jest naprawdę ciepło, jeździłem dużo samochodem, no i jakoś nie zaobserwowałem jakichś tam negatywnych, nie wiem, pocenia nadmiernego czy coś w tym stylu, dlatego myślę, że na sam początek warto powiedzieć, że nie bójmy się tych nowych materiałów, one są spoko. No i jedna ważna rzecz, te wszystkie nowe koszulki, nowe bluzy, które za chwilę wam pokażę, one są robione w bardzo nowoczesnym kroju, czyli no takim kroju lekko fit. No, nie powiem, no, osoba z brzuszkiem też się w to zmieści, ponieważ no, to jest takie dosyć rozciągliwe, ale no niemniej jednak wygląd no, osoby, osobnika płci męskiej w tym ciuchach, czy to w koszulce, czy w bluzie, no wydaje mi się, że jest w miarę atrakcyjny. Dobra, dosyć tego gadania i słodzenia. Słuchajcie, tak wygląda nasza koszulka, koszulka klubowa tegoroczna z krótkim rękawem. Tak jak już powiedziałem, super materiał, super przędza. Ma nadruk full color na całości. To jest bardzo fajne, ponieważ po pierwsze ona się mniej brudzi. Z przodu oczywiście godło nasze polskie. Mamy je na piersi, mamy je na sercu. No bo jesteśmy klubem sportowym, ta sportowość jest bardzo dla nas ważna. No i ta promocja zdrowego wypoczynku nad wodą z całą rodziną, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo istotne. Z drugiej strony mamy logo, nasze logo Władek Team, pod spodem imię, nazwisko. I tutaj też bardzo ważna informacja, ponieważ w tej samej cenie, tu nie ma żadnych dodatkowych dopłat, mamy na każdym naszym ciuchu imię i nazwisko. To jest super sprawa, bo dobrze wiecie, że czasami no, znamy się w klubie, ale jest nas dużo. Jest nas no, 130-140 osób. Nie wiem, no, w tym tygodniu doszły 3 nowe osoby. Naprawdę, to się wszystko fajnie rozwija. No i często jest tak, że spotykamy się na plaży, ale no, fajnie tutaj można zagadać. Widzimy, że chłopak z Władka, ale nie wiemy, no, no nie znamy imienia. A dzięki temu będziemy no, jakoś tam mocniej, lepiej się integrować i no, ta integracja będzie przebiegać po prostu lepiej. Okej, aby nie przedłużać, przebieram się szybciutko w koszulkę, nazwijmy to zimową. No i jestem w koszulce zimowej, ale różni się ona od tej koszulki wcześniejszej z krótkim rękawkiem tylko tym, że ma długi rękaw. Ma oczywiście taki fajny napis, zobaczcie, Morski Klub Wędkarski, super sprawa. Po drugiej stronie ma no, nieco większe te logotypy, które były na tamtej koszulce. Tak jak no, żeście zauważyli, na tamtej koszulce ten Morski Klub Wędkarski był tak w poziomie, tutaj mamy w pionie duże te litery. Tak samo to było tam takie malutkie, ściśnięte, tutaj mamy duże. Bardzo fajne wykończenie rękawów, na naprawdę super, tutaj jest taka gumka, widać już, że to już jest nieco no, wyższy poziom, troszeczkę ona jest droższa, o czym powiem wam oczywiście na samym końcu, ale no, cała reszta jest identyczna, czyli no,
ta koszulka, no przeze mnie nazwana koszulka zimowa, to po prostu bluza zawodnicza, czyli no jeżeli łowimy no w troszeczkę dziwnych warunkach klimatycznych, czasami lepiej ubrać coś takiego z dłuższym rękawem niż krótką koszulkę, ale to co no wam bardziej przypadnie do gustu, to już wasza decyzja. Zawodnicy Władek Team, tutaj ich widzicie, i słusznie narzekali na nasze bluzy wcześniejsze, bluzy z kapturem no markowej firmy Flute of the Loom, ale blakły na potęgę, naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno blakły. I to nie chodzi o to, że ktoś je 10-20 razy prał, nie, wystarczyło być często na rybach, być no na słońcu, no i ta bluza dostawała na tyle w kość, że po prostu wyglądaliśmy bardzo, ale to bardzo źle. Dlatego od tego roku mamy zupełnie nowy model bluzy. Jest to bluza wykonana w tej samej kolorystyce co koszulka z krótkim rękawem, koszulka z długim. Świetnie się ją nosi, gramatura 300 gramów, więc jest no powiedzmy to taką bluzą ciepłą. Dzięki temu, że znaleźliśmy wspaniałą firmę, która właśnie zaopatruje nas w te ciuchy, każdy z was może dokonać wielu ciekawych kombinacji, czyli możemy sobie wybrać taką bluzę na przykład z zamkiem, oczywiście bez zamku, z kapturem, bez kaptura. Także naprawdę mamy duże pole manewru. No i oczywiście, co najważniejsze, tutaj też możemy nasze nazwisko, imię podać. Będzie to wasza ulubiona bluza na pewno wiosnę, jesień, a lato to już też na pewno wszystkie zasiadki leszczowe wieczorne będziecie w niej siedzieć. Naprawdę bardzo fajna, bardzo miła w dotyku, dobrze wykończona. I co najważniejsze, też z tych materiałów, z tych nowoczesnych materiałów, czyli no po pierwsze w praniu nie powinno się z nią nic dziać, o ile będziecie oczywiście prać ją tak jak się powinno tam w tylu stopniach, co tam jest na metce. Oczywiście też jeżeli chodzi o kolory, mamy zapewnienie producenta, że to wszystko nam nie zejdzie w praniu. Za chwilę pokażę wam naszą klubową kurtkę. No tą kurtkę noszą zawodnicy Władek Team od samego początku, czyli od początku założenia naszego klubu już mieliśmy do dyspozycji tą kurtkę. Markowa kurtka, bardzo fajna, ale zanim wam ją jeszcze pokażę, mam dwa małe komponenty, również od tej samej firmy, co produkuje nam no, poprzednie ciuchy. Jest to czapka. Ja nie bardzo lubię tego typu czapki, bo no, nie wyglądam w niej może zbytnio atrakcyjnie. No, to powinny się jakieś kobiety wypowiedzieć. No, mamy trochę kobiet w klubie, więc dziewczyny do dzieła. No niemniej jednak tak wygląda taka czapka. Wiem, że dużo ludzi w takich czapkach lubi chodzić, w tym też no, nasz klubowy mistrz Mirek Gola często pojawia się w tego typu czapeczkach, więc no, ma ona swoich zwolenników. Ja pozwolę sobie jednak założyć czapeczkę z daszkiem, bo tak jak wiecie od samego początku uwielbiam nasze czapeczki. Mamy też komin. Komin wędkarski, no nie dość, że bardzo cieplutki, można go sobie założyć no jak zwykły szalik. To wiecie, że jeżeli są jakieś muszki czy tego typu stworzonka nad wodą, można sobie go po prostu tak zarzucić. No i oczywiście jest dużo lepiej. No jak, czy nawet jak jest zimno, pływamy na kutrach, komin wędkarski na pewno będzie przydatny. No i tego momentu się obawiałem, ponieważ tak jak już wspomniałem, mamy 25 stopni, także jest mega ciepło, a ubieram naszą kurtkę klubową, którą używamy nawet jak pływamy na dorsze z kutra, nawet jakaś późna jesień, bo ta kurtka jest bardzo, ale to bardzo ciepła. Jest to kurtka produkowana przez zaprzyjaźnioną z nami firmę Graf. Oni dla nas robią te wspaniałe nodruki. Oczywiście mamy na wszystkie tutaj prezentowane ciuchy zniżki, także za chwilę dojdziemy do tego, bądź jak chcecie, to sobie możecie zobaczyć tam. Mamy stronę z tymi wszystkimi ciuchami. Zobaczcie, tak wygląda ta kurtka Grafa. Ona jest nieprzemakalna. Jest zrobiona z takiego, no, ala polara, ale uwierzcie mi, ten polar nie przecieka. No, mamy nawet takie ekstremalne doświadczenia, że któryś z naszych zawodników wpadł do wody, no i gościa wyciągnęli, po czym odpina tą kurtkę i wyciąga suche fajki i komórka, także naprawdę coś w tym jest. Niemniej jednak zobaczcie, ta kurtka ma z tyłu przepiękny haft, zobaczcie, przepiękny haft Władek Team. Poza tym no, na ramieniu też bardzo ładny haft Władek Team, na drugim ramieniu to samo. Tutaj mamy naszą flagę, mamy nasze logo, na dole jest miejsce, gdzie możemy na rzepa przykleić imię, nazwisko. Do tego też zmierzam, że w tym roku będziemy starać się, żeby każdy zawodnik, nawet na tej kurtce, miał również wyhaftowane imię i nazwisko. To będzie taka, że tak powiem, dodatkowa usługa, więc zamawiamy kurtkę najpierw, a potem zamawiamy ten haft. Myślę, że ogarniemy to wszystko. Oprócz tej kurtki mamy również stroje wypornościowe. Tutaj je widzicie, bardzo piękne stroje wypornościowe, również produkowane
wykonywane przez firmę Graf. Również Graf nam wykonuje te hafty, co jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo te hafty nie są wykonywane w jakiejś dodatkowej firmie, która, nie wiem, musi pruć te kurtki i Bóg wie, co z nimi robić. Nie. Może na nas padać deszcz, czy to na przykład na długich zasiadkach plażowych, na różnych zawodach, na surfcasting. No, ten strój wypornościowy jest na tyle miękki, że bez problemu możemy go ubrać na plażę. Ta wyporność oczywiście na plaży nam nie jest potrzebna, bo nikt nie będzie wpadać do wody, nie? Ale no, miękkość tego stroju wypornościowego jest na tyle fajna, on jest na tyle elastyczny też, że bez problemu nie krępuje żadnych ruchów przy wyrzucie wędki zestawu naszego, więc tutaj nie ma najmniejszych problemów. Zarąbiście wygląda, a teraz pogadajmy troszeczkę o cenach. No i jesteśmy, słuchajcie, w naszym biurze, studiu Władek Team. Przeważnie widzicie drugą część, czyli naszą ściankę z pucharami. No a teraz jesteśmy w tej części, no nazwijmy to technicznej. Mamy komputer, mamy głośniki. Pozwoliłem sobie wziąć mikrofon z tamtej strony tutaj, żebyście może troszeczkę mnie lepiej słyszeli. Dobra, ale do dzieła. Co zrobić, żeby zamówić te ciuchy? Wchodzimy na naszą stronę Władek Team. No, jak się na nią wchodzi, wchodzicie na władek.pl, klikacie dział wędkarstwo. Świetny dział, rewelacyjny, słuchajcie, lepszego nie ma. Dobra, ale zobaczcie, rzuciłem wam ten link tutaj całkiem u góry, czyli mamy odzież Władek Team. To są linki, które najczęściej są poszukiwane w Google'ach, więc myślę, że tutaj ta odzież Władek Team no, będzie przez was też pożądaną stroną, więc klikamy ją i zobaczcie, naszym oczom ukazuje się masa literek. O co chodzi, słuchajcie, w tych literkach? Starałem się wam wszystko dokładnie jeszcze raz opisać, żeby nie było porozumień, łącznie z tym, jak dobrać rozmiar. Powiem wam, no może taki trop wam dam. Ja tą naszą kurtkę Grafa, o dokładnie tą, noszę w rozmiarze L. Czyli no, troszeczkę zaryzykowałem i wziąłem te wszystkie ciuchy, czyli koszulkę z krótkim rękawem, z długim rękawem, bluzę też w rozmiarze L i pasują wyśmienicie. Myślę, że to jest dobry trop, aczkolwiek jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, no to możecie po prostu bezpośrednio do producenta pisać, ale ja wam jeszcze coś ciekawego powiem za chwilę. No więc tak, jeżeli chodzi o czapeczki, czapeczki w tym roku będzie rozprowadzał nasz kolega Andrzej Dechnik, do niego się zgłaszajcie. Macie oczywiście numer telefonu do Andrzeja, możecie sobie też kliknąć na fejsie, możecie go pozdrowić, no i oczywiście spotkać się z nim gdzieś tam na plaży i odebrać czapeczkę. Czapeczki mamy w tym roku białe, mamy też takie ciemne. Chcieliście takie ciemne czapeczki, no bo wam się białe często brudziły. Jasne, jak najbardziej zrobiliśmy. Oczywiście logo Władek Team jest na wszystkich czapeczkach identyczne. Lecimy dalej. Nasza klubowa kurtka, bardzo dużo osób ją ma, ale nie ma problemu, żebyście sobie domówili nową. Żaden problem, koszt, no jedyny problem to może być koszt. Koszt to jest 300 zł, ale tak jak na wszystkich tutaj ciuchach, Władek Team, no i portal Władek, czy ja, nic nie zarabiamy, słuchajcie. Do tego stopnia, że zobaczcie, ta kurtka u nas kosztuje 300 zł z tymi wszystkimi haftami. Ba, powiem więcej, hafty robi Graf, bezpośrednio Graf, więc to nie jest jakaś dodatkowa firma, która, nie wiem, z tą kurtką Bóg wie, co tam robi. Nie, dostajecie kurtkę bezpośrednio od Grafa z haftami rewelacyjnie zrobionymi, płacicie za nią 300 zł, a ta sama kurtka w sklepie bez haftów kosztuje 370, więc no już tutaj widać, że naprawdę się opłaca. Ale co zrobić, żeby taką kurtkę zamówić? Wystarczy wysłać na ten oto adres mailowy informację, jaki rozmiar chcecie. Oczywiście pamiętajcie, żeby w tym mailu napisać, że chodzi wam o kurtkę Władek Team, żeby wam nie wysłali za to 370 zł kurtkę bez haftów, bo będzie trochę słabo. Nie, nie, chodzi o kurtkę Władek Team. Zawsze we wszystkich mailach piszcie, że chodzi wam o ciuchy Władek Team. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Następna rzecz. Klubowy komplet wypornościowy Władek Team. No i tutaj to już jest po prostu masakracja, jeżeli chodzi o cenę, bo pierwszą rzecz, którą zobaczycie, no to 3 780 zł. Słuchajcie, drogo, nie? 7,5 stówy, ale skumajcie jedną rzecz, że ten sam strój wypornościowy bez naszych haftów, a bez naszych haftów naprawdę wygląda ubogo, kosztuje 1200-1300 zł w sklepie. Zobaczcie, 5 stów taniej i macie dodatkowo hafty. Jeżeli chodzi o wyporność tego stroju, myślę, że zrobimy jakiś film o tym, jak nasi ludzie będą pływać w tym stroju wypornościowym, będziemy ich wypychać no, z łodzi, ale najważniejsza rzecz jest taka, że ten strój wypornościowy jest na tyle delikatny, ta wyporność nie jest w nim zauważalna tak na co dzień, można się z nim w tym stroju normalnie poruszać, no kolorystyka też jest wyśmienita.
ale najważniejsza sytuacja jest taka, że ten strój wypornościowy nie tłumi naszych ruchów, czyli możemy go używać również na surfa. A czemu go używać na plaży? Ktoś spyta, no bo wyporność, po co nam wyporność na plaży? Słuchajcie, jeżeli ten strój ma zapobiec temu, że wpadniemy do wody, żeby ta woda się gdzieś tam dostawała wszystkimi szwami i tak dalej, i on jest zrobiony po to, żebyśmy wytrzymali w tej wodzie, żeby nas utrzymać na wodzie, to bez problemu poradzi sobie z wiatrem i deszczem. Czyli bez problemu taki strój na plażę, no to jest miodzio. Sam mam taki strój, pływam w tym stroju na łososie, na dorsza, ale również jeżeli idę na plażę, zabieram ten strój, bo można nogawki odpiąć bardzo wysoko, więc nawet jeżeli jest ciepło, sobie odpinamy nogawki, no i w zasadzie można powiedzieć, takie krótkie spodenki nam się robią. No kurtkę oczywiście można ściągnąć, można ją ubrać, jest naprawdę ciepła, rewelacyjna, nie przepuszcza deszczu, nie przepuszcza wiatru, spoko sprawa. Ta sama sytuacja, piszemy do Grafa bezpośrednio, do pani Moniki i z nią umawiamy się, jeżeli chodzi o wysyłkę. No i pamiętajcie oczywiście, żeby dodać Władek Team. No i tutaj zaczyna się robić mega ciekawie, bo mamy naszą nową kolekcję przygotowaną na sezon 2019-2020, czyli koszulki, bluzy, czapki z full nadrukiem. No jest to dosyć fajna sprawa, nigdy tego żeśmy nie robili, nie wchodziliśmy w tego typu rzeczy, aczkolwiek tak jak wiecie, bardzo mocno przejechaliśmy się na odzieży Fruit of the Loom. Niby fajnie, wiecie, niby dobre materiały, niby to bawełna, ale sami wiecie, jak te nasze koszulki, czy te nasze bluzy wyglądały po jakimś czasie. Nawet nie trzeba było ich prać, wystarczyło słońce i te nasze bluzy z kapturem wyglądały masakrycznie, dlatego żeśmy odeszli od tego. No i mamy takie oto na przykład koszulki. Koszulki, tak jak widzicie, no super sprawa. Widzieliście na filmie wcześniej, pokazywałem wam te koszulki. Naprawdę zarąbista sprawa. Poza tym mamy nasze imię i nazwisko, co jest też bardzo, bardzo to istotne, żebyście nie zapomnieli przy zamawianiu napisać imienia i nazwisko. Słuchajcie, zróbmy tak, żebyśmy wszyscy mieli jednakowe ciuchy, żeby nie było, że ktoś tam będzie wyszczególniony, bo on czegoś tam nie będzie miał albo będzie miał coś lepiej. Nie, tak samo ja mam te same ciuchy, noszę, prezes Jacek, wszyscy z zarządu, tak samo i wy. Wszyscy miejmy te same ciuchy na tym samym poziomie z naszym imieniem i nazwiskiem. To naprawdę pomaga w integracji, jest nas coraz więcej, tak jak już wspomniałem. No, zbliżamy się do 150 osób. Myślę, że to jest osiągalne nawet w tym roku. Także mamy naszą koszulkę, bardzo fajny krój, taki lekko fit. I żeby nie było nieporozumień, cena, która tutaj jest podana, tak samo na dole, w innych ciuchach z tym nadrukiem full color, to jest cena podana przy zamówieniu drogą mailową. Czemu zamawiamy drogą mailową? No, producent też woli mieć do was bezpośrednio maila, żeby wam ewentualnie móc coś tam doradzić, pomóc. No a poza tym mamy dużo różnych ciekawych kombinacji tych strojów, czyli możemy sobie wybrać bluzę z kapturem, zamkiem, bez zamka, z jakimiś kieszeniami, bez kieszeni, więc warto jednak poczytać to, co tutaj przygotowałem, no i zobaczyć też te ceny. Jak zamówić na przykład taką koszulkę? No, można byłoby powiedzieć, że najprościej jest po prostu sobie kliknąć ten przycisk tabela rozmiarów, gdzie wchodzimy na stronę producenta, zobaczcie, bardzo fajnie zrobiona, możemy sobie ją tu też przybliżyć, wybieramy sobie nasz rozmiar, wpisujemy nasze imię i nazwisko, bardzo ważne, wpisujemy imię i nazwisko, pamiętajcie, że tam ma być imię i nazwisko, nie ksywka, imię i nazwisko. No bądźmy poważni, później wiecie, jakieś zawody będą, może międzynarodowe i warto, żeby tam było imię i nazwisko, a nie jakaś tam ksyweczka. No i teraz dochodzimy do tych rozmiarów i słuchajcie, to już o czym mówiłem wcześniej. No, najprościej zrobić tak, bierzemy jakąś naszą ulubioną koszulkę, no nie taką mega, wiecie, jakąś rozflaczałą, taka, która na nas dobrze leży, dobrze nas opina, dobrze się w niej czujemy, kładziemy ją na stole i mierzymy tutaj, pod pachami, czyli tutaj, gdzie rękaw zbliża się tutaj do tego miejsca, w którym jest przyszyty do reszty koszulki, tam po prostu miarą na takim rozłożonej koszulce na blacie mierzymy ten wymiar A. Potem możemy sobie oczywiście zmierzyć też wymiar B, aczkolwiek to aż nie jest takie istotne. Najważniejszy jest ten wymiar A i porównujemy, czy to nam pasuje. Ja powiem szczerze, zrobiłem też te takie
przymiarki i wyszło mi, że tak pomiędzy L a XL ja bym miał. Zaryzykowałem, tak jak już wam wcześniej powiedziałem, wziąłem L-kę i no to był strzał w dziesiątkę, bo ta L-ka zdecydowanie lepiej leży. Jakbym wziął XL-kę, miałbym dłuższe rękawy, to wszystko byłoby takie może bardziej no za duże po prostu, więc zaryzykować można. Jest to bardzo fajna odzież, bardzo rozciągliwa, więc nie ma problemu, jak nawet macie brzuszek troszeczkę większy, dacie radę się w nią zmieścić. Oczywiście, aha, jeszcze jedno, możemy oczywiście tutaj sobie to złożyć zamówienie, rzucić to do koszyka, pak, pak i po prostu dalej wszystko ładnie zrobić, kupić, no mamy tutaj do zapłaty, oczywiście jeszcze dochodzi nam przesyłka. Ja jednak polecam wam no, spisać sobie, jaki nam rozmiar pasuje, oczywiście to imię, nazwisko, zapisać sobie to na razie na kartce i lecimy dalej. Przechodzimy do bluzy zawodniczej. Specjalnie jest to nazwana bluza zawodnicza, ponieważ jak sobie wejdziemy do nich na stronę producenta, to też mamy bluza zawodnicza Morski Klub Wędkarski, żeby tutaj wam nie wprowadzać was w błąd. Nazwałem to na Władku też bluza zawodnicza. Jak dla mnie to jest po prostu koszulka z długim rękawem. Mieliśmy przed chwilą z krótkim, tu mamy z długim. Bardzo fajnie, zobaczcie ten napis. Super sprawa. Tak samo tutaj. Świetne wykonanie. No bluza zawodnicza jest troszeczkę droższa. Tak jak widzicie, 25 zł drożej. No, ale mamy fajnie długi rękaw, jest zdecydowanie w niej jest cieplej, ale ona jest z tego samego no, materiału, taka sama gramatura jak ta bluza z krótkim rękawem, więc tutaj nie ma się co oszukiwać, że to jest, wiecie, jakiś coś mega cieplejszego. Podobna sytuacja, możecie sobie to kupić wchodząc na ich stronę internetową, wybrać po prostu rozmiar, ciach, wpisać imię i nazwisko, dodać do koszyka, no i tak jak widzicie mamy już no, dwa produkty w koszyku, ale tak jak mówię, no można sobie to też zrobić coś takiego jak ja mam, czyli tutaj dobrać sobie wszystko do koszyka, a następnie no, spisać to wszystko na maila i wysłać do producenta, co jest najlepszą sytuacją, ponieważ wtedy będzie zniżka, o tym powiem wam za chwilę. Najlepszy bajer, który jest do wyrwania w tym roku, jest to klubowa bluza zawodnicza z kapturem i zamkiem, słuchajcie. Ona kosztuje no, po rabacie 200 zł, rewelacyjna jakość, można sobie do tego wszystkiego domówić jeszcze kieszenie, ja mam akurat bez kieszeni, ale tak jak widzicie na załączonym obrazku, świetna sprawa, fajnie ta rybka się wszystko wkomponowuje, oczywiście pamiętajcie imię, nazwisko wymagane, żebyśmy wszyscy wyglądali tak samo, żeby ta integracja przebiegała bardziej, no płynniej, lepiej. Jeżeli chodzi o rozmiar, ja też mam L-kę, no oczywiście możemy sobie kliknąć tabelę rozmiarów, słuchajcie, tutaj ona kosztuje, tak jak widzicie, drożej, czyli już mamy no, zaoszczędzone troszeczkę pieniążków, wybieramy sobie znowu L-kę, wpisujemy imię, nazwisko, dodajemy to do koszyka, no i mamy w naszym koszyku, widzicie, już trzy rzeczy. Jeszcze możemy sobie domówić klubową czapkę termoaktywną, tutaj już nie ma rozmiarów, kosztuje 25 zł, bardzo fajna sprawa, widzieliście to wcześniej, nawet ją ubrałem, tak później patrzyłem, że ty, nawet głupio nie wyglądam w niej. No i oczywiście komin, no do komina najmniej jakieś mam takie ciągoty, ten komin mi się najmniej podoba, czapka już może być, no a ta bluza, no to jest po prostu mega petarda. No i teraz jak zrobić zamówienie, jeżeli chodzi o te nowe ciuchy. Ja polecam po prostu wrzucenie wszystkiego do koszyka, nawet jak sobie wejdziemy na jakikolwiek ciuch Władek Team, sobie zjedziemy troszeczkę niżej, to zobaczcie, akurat nam pokazuje powiązane produkty, więc możemy na przykład sobie do tego wszystkiego domówić czapkę, dorzucamy to do koszyka, macie pod każdym produktem podane ich adres mailowy. Wysyłacie maila, w którym wpisujecie takie dane. Po pierwsze, rozmiar. Wpisujecie na przykład L. Dalej, wpisujecie imię, nazwisko, jakie ma być nadrukowane. Najlepiej wpisać, proszę nadrukować Jan Kowalski. Tak oni będą wiedzieć, że tutaj ma być na piersi nadrukowany Jan Kowalski. Ważna sprawa, którą musicie też tam dodać, to, że to mają być ciuchy Władek Team, czyli macie napisać wszystko w kolorystyce Władek Team na przykład. I oni będą wiedzieć, że chodzi wam o bluzę, tam koszulkę, czapeczkę, że to wszystko ma być Władek Team. Wykorzystajcie ich stronę do tego, żeby sobie dobrać ten rozmiar, żeby no to wszystko się dobrze zgadzało, żeby zobaczyć, co oni tam mają, jakie macie mają możliwości, bo zobaczcie, jak sobie weźmiemy, naklikniemy na tą bluzę z zamkiem, to mamy też do dyspozycji tutaj, zobaczcie, bluza z kapturem bez zamka na przykład. Także no jest tych kombinacji więcej. No, dla każdego coś miłego, ja proponuję wpisać po prostu, tak jak już mówiłem, wysłać do nich maila, napisać, nie wiem, na przykład w temacie zamówienie Władek Team i napisać bluza z kapturem rozmiar XL, koszulka z krótkim rękawem rozmiar XL, czapeczka rozmiar, nie, czapeczka nie ma rozmiaru i to wystarczy, pamiętajcie tylko dodać imię i nazwisko, numer telefonu do siebie, mam zapewnienie producenta, że on będzie odzwaniać, że on będzie to
wszystko pilotować, nie będzie najmniejszego problemu. Pamiętajcie tylko o tym, że te wszystkie ciuchy są robione ręcznie. Są robione ręcznie w Polsce, więc no czas, no, jaki potrzeba, żeby zrobić taki ciuch, tak jak widzieliśmy u nich na stronie, to jest 10 dni. No prawie, że 2 tygodnie, jakbyśmy do tego dodali wysyłkę, to pewnie 2 tygodnie, więc weźcie to, miejcie to na uwadze, że no to jest wszystko ręczna robota, jest to naprawdę rewelacyjna jakość. Myślę, że te nowe ciuchy i ta strona internetowa jest na tyle przejrzysta, że dacie radę sami zamówić te ciuchy. No i spotkamy się na plaży już wyśmienicie ubrani. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu pod filmem. Tam też mam oczywiście wszystkie linki. Zapraszam również do dołączenia do naszego klubu, jeżeli nie jesteście naszymi zawodnikami, chcielibyście być, wystarczy wejść na oczywiście naszą stronę Władek Team, zobaczcie, tutaj mamy dołącz do nas, klikamy to, możemy w PDF-ie albo w Wordzie sobie ściągnąć deklarację zawodnika. Fajna sprawa, wypełniamy to, przesyłamy do nas korespondencją, no, Pocztą Polską, albo i nawet lepiej, wystarczy zrobić zdjęcie, wysłać to do mnie na Facebooka, ja to wydrukuję, rzucę do zarządu, zarząd zdecyduje, czy dany zawodnik może być, no, w naszej ekipie, no i wtedy dołączycie do nas, będziemy się jeszcze bardziej integrować, ale tak jak powiedziałem na samym początku, ciuchy Władek Team od tego roku może kupić każdy, każdy może w jakimś tam stopniu promować ten rozwój wędkarstwa morskiego w Polsce i może się integrować z nami, z Władek Team i Władek TV. Trzymajcie się, cześć!